Przed nami 56. Odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Między Melisa Ardą dochodzi do ostrej wymiany zdań. Ege wygarnia ojcu i matce ich hipokryzję, wywlekając rodziny na trupę z szafy. Kuzej odwiedza Ildis w jej domu. Zostaje tak ugoszczony, że aż zasypia na kanapie. W tym czasie Elif ukrywa się przed nim. Za ścianą. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 56. Odcinku Asgwełmut. Streszczenie 56. Odcinka Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 56. Odcinku Miłość i Nadzieja? Zobacz streszczenie TVP. Podczas porannego biegania Melisy zostaje zaczepiona przez Ardę. Dziewczyna jest zaskoczona spotkaniem z chłopakiem. Ardzie bardzo zależy na Zeynep i mówi o tym Melis. Ona natomiast podkochuje się w Egem i cały czas się zastanawia, jak pozyskać chłopaka. Teraz, kiedy między Zeynep a Egem przestało się układać, nadarza się okazja, na której obydwoje będą mogli skorzystać. Arda postara się przekonać do siebie Zeynep, a Melis spróbuje uwieść Egego. Gdy Arda wraca do domu, jest świadkiem kłótni Egego z ojcem. Chłopak obnaża hipokryzję mężczyzny przy całej rodzinie. Opowiada o romansie ojca, a także o oszustwach finansowych, do których przeprowadzenia go wykorzystywał. Matka chłopaka dowiaduje się, dlaczego syn opuścił rodzinę. Kuzej odwiedza Ildis w jej domu. Siostra kobiety zaprasza prawnika na śniadanie. Ildis próbuje ukryć fakt, że Elif jest jej siostrzenicą. Gdy dziewczyna ma już wejść do domu, ciotka zatrzymuje ją przed drzwiami i informuje o przyjściu kuzeja. Elif ukrywa się przed szefem. Z kolei Nadzie, rozmawiając z bratem, podaje w wątpliwość, że Zeynep to jego córka. Bulent jest tego pewien, ale ulega namowom siostry i wspólnie postanawiają ponownie skontaktować się z kliniką, aby otrzymać duplikat wyników badań DNA.